Cześć wszystkim, witajcie na nowej serii Typowa Polska Wieś V3. Na początku oczywiście podziękowania dla chłopaków z Mafii Solec za produkcję tak świetnej mapy. Mam nadzieję, że będzie nam się tej na niej dobrze grało. No zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie mi się bardzo też podoba ta mapa. Jest mała, idealna właśnie na singla. Będę modyfikacje dopiero zbieram, dlatego też nie mam wszystkiego, co bym chciał. Ale myślę, że jest większość takich właśnie rzeczy podstawowych, także zaczynamy od siewów. Zasiejemy trochę pszenicy, trochę pszenżyta, no tych typowych zbóż, które tam potrzebujemy, żeby zacząć jakoś tam funkcjonować na tym, na naszej farmie. Także zaczynamy od podstaw. Już tam zakupiłem kilka ciągników, przyczep, kombajn. Jak mówię, takie podstawowe. Ściągnąłem tą mapkę typowo bez modyfikacji, dlatego sam sobie będę odpowiednio dobierał. Jak widzicie, już komputer jeździł. Dlatego jest tak trochę dziwnie tutaj. Będzie trochę ziemniaków. No ale to były pierwsze próby. Także też wygląda, jak wygląda, to dość dziwnie wszystko. No ale mam nadzieję, że damy radę i jakoś tam też się wszystko opanuje, całą tą naszą polską wieś V3. Można też użyć nowych maszyn. Może coś z czasem właśnie dojdzie z tych nowszych maszyn, ale no nie chciałbym tutaj psuć tego całego uroku, chociaż widzę, że siewnik strasznie szybko zużywa to, co ma na sobie. I takie częste odwiedzanie do napełniania też no nie jest takie zbyt fajne. No, zobaczymy, co się da z tym zrobić. Na razie gramy. Zobaczymy, jak ta mapka będzie i ta seria będzie się rozwijała. Zobaczcie, 2,5 przejazdu i tak naprawdę siewnik jest pusty. Tego zatora nie polecam zbytnio jako modyfikacji, bo nie idzie nim zbytnio sterować kamerą. Jest tylko jedna kamera ustawiona i koniec. Nie da się jakkolwiek inaczej jej ustawić. Napełnianie też tam dość szybko idzie. No, teraz mówię, trochę sprzętu już mam zakupione, żeby nie być z niczym zupełnie. Za chwilę wam wszystko pokażę. A najpierw chcę trochę tutaj obsiać, tak żeby już na tym polu miało co rosnąć i za chwilę było co zbierać. Tych płuty mamy kilka, ale są właśnie fajne, bo są małe, a nie takie wielkie.
jak na innych mapach, które prowadzę serię. Na razie gram na klawiaturze i na razie no dość fajnie się gra, no jestem ciekaw, czy jaka jest różnica właśnie między klawiaturą a kierownicą, czy jest dużo wygodniej. Myślę, że nie będzie miało to jakoś tam zbytnie znaczenia, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, żeby grać na klawiaturze. No ale dla wymagających wiadomo, na klawiaturze zawsze lepiej. Na klawiaturze, na kierownicy, wiadomo. Ja chyba do wymagających graczy nie należy, dlatego też pozostanę przy klawiaturze jak na razie. Przyjmę sobie ze dwa pola na razie, dwa, trzy, może cztery. Zobaczymy, jak to będzie szło czasowo. Mamy te modyfikacje odpalania i gaszenia ciągnika. Dość fajnie, całkiem mi się to podoba. Chciałem kupić za coś zmniejszyć ciągników, ale jednak ten Ursusik bardzo mi się spodobał. I na razie będzie ten, a później jeszcze nie ma, bo jest coś innego, poszukamy. Opcja pracownika nie jest zbytnio dopracowana, z racji tego, że jechał po 3-4 polach na raz. Aby naprzód, aby dalej i stąd właśnie takie, że tam mamy ziemniaki zasadzone, a już na kolejnym polu mamy znowu z powrotem zboże. Dlatego też tam będę musiał teraz dosiać jeszcze trochę zboża. Ale to już najmniejszy problem, szczerze mówiąc. Jest to wszystko do opanowania. Nie będzie tutaj robione więcej pól, tylko pojedyncze będziemy jedno za drugim robili. Jakoś to nam wszystko pociągniemy do sukcesu. Ten kawałek. I tak mamy jedno pole gotowe. Zasypie się i jedziemy na następne. Kolejne zboże będziemy siali.
Teraz zrobimy to pole. Właśnie z racji tego, że komputer sobie przeleciał, chyba na tamto aż wjechał, czy już nie. Nie, jedno szczęście, tylko te dwa. No więc tutaj sobie też zasiejemy zboże jeszcze. Widać, trochę błota nawet jest na polach. Że chłopaki zrobili kawał dobrej roboty tworząc tą mapkę. Widzicie moje przyczepy, rozrzutnik tam też powinien być. Jest tego wszystkiego trochę, także no... Mam nadzieję na dość długą serię. I no zobaczymy jak wam się to spodoba. Mapka pewnie wszystkim się podoba, a zobaczymy jak moje modyfikacje, bo każdy jednak ma inne modyfikacje, inny sprzęt. Napełniamy i jedziemy zaraz dalej. Pewnie powinienem siedzieć mniejszym ciągnikiem, ale jak na razie no nie znalazłem tego odpowiedniego mniejszego. I dlatego właśnie są same duże. O tym mi się dość fajnie jeździ. Nie jest to jakieś uciążliwe w prowadzeniu, czy coś z tych rzeczy. O! Bo jednak sprawdziłem trochę modyfikacji wcześniej już i no niektóre ciągniki nie są zbytnio chętne do współpracy. Tak więc no, trzeba trochę wziąć też i na to poprawkę. Nie są do końca jakoś tam dobrze wykonane i później właśnie są jakieś problemy z nimi. Zostaje nam ostatni pasek, już pojedziemy sobie zdankować zaraz, dosypać ziarna jeszcze. Zbieramy ziarno i lecimy dalej. Uf. Tak
trochę na skróty, ale jeszcze są wszystko dopiero początki. Sieje. Dobra. Weźmy ostatni kawałek już. My jeszcze zrobimy jedno pole, to najbliżej domu. Właśnie to. A tu zasiejemy co innego chyba. Rzepak. I działamy dalej. Jestem ciekaw, jak ten bizon będzie się spisywał podczas żniw. Mam nadzieję, że całkiem dobrze. Okay, możemy jechać. To są pola fajne, małe, więc no nie ma problemu z ich obrabianiem. I to sianie nam nawet dość szybko idzie. Pomimo tego, że właśnie musimy co chwilę uzupełniać ziarno w siewniku. Tutaj dość to jest jakoś nawet fajnie rozwiązane. Starczy chyba wszystko na raz. Aż się dopełnimy i dokończymy to pole. Dokładnie, tylko na raz już jest. Więc jedziemy się uzupełnić. Okej, to już mamy wszystko uzupełnione. Będzie pół przejazdu. Gdzieś wyszła nierówność. No to już sobie cofnę i... O właśnie. Zasiejemy do końca.
Stawimy sobie cały ciągnik tutaj na bok. Teraz też zasadzimy ziemniaki. Widzicie, ciągnik też jest przygotowany. No, ale ten kopci. No i ten też nie ma właśnie opcji, żeby obracać kamerę. Pokazuje nam się myszka. Obniżamy i czemu nie chcesz zasadzić? Właśnie widzicie, pomoc też niekoniecznie dobrze działa. Tak więc chyba z ziemniaków nic nie będzie. No jeszcze spróbujemy inaczej trochę. Podnosimy, opuszczamy. Nie. Jakimś cudem zasadziło jeden rządek i teraz już dalej nie chce nic sadzić. Pomimo tego, że jest dość dużo ziemniaków. Spróbujmy jeszcze raz i najwyżej damy sobie z tym spokój. Nie. Damy sobie spokój, sam ciągnik i tak musi być sprzedany, mi się zbytnio nie podoba. Więc przejdźmy do kategorii mody. Najpierw garaż. Okej. Przyczepa zostaje, ten siewnik też może zostać. Sprzedaj. Zobaczymy, co to będzie. Kupimy sobie tego zetora. I niestety z oryginalnych kupimy siewniki. No dobra, ten tańszy, a ten droższy zaraz sprzedamy z powrotem. Gdzie on jest? No dobra, to najpierw musimy znaleźć ciągnik, który kupiłem ostatnio.
mi się też podoba dość. Więc trochę sprzętu poukładamy. O, jaki fajny ciągniczek. Tu będę miał przyczepę. Kto mi tu śmiecie wyrzucił? Co tym mogę siać? Jedziemy, zatankujemy i będziemy próbowali coś usiać. Kukurydzę na przykład. Znajdźmy sobie odpowiednie pole do tego. Na przykład właśnie o to. Jedziemy. Coś tam się sieje. Kukurydza zapewne, ale się sieje elegancko. Te dwa przejazdy i znowu będzie trzeba jechać zsypać. Nawet w sumie nie dwa, no ale damy radę. Tak właśnie ostatnio patrząc pod kątem modyfikacji, znaleźć odpowiednie modyfikacje do takiej właśnie typowej polskiej wsi, to naprawdę wcale nie jest proste. Dużo mi brakuje jeszcze sprzętu, bo nie mam na przykład jak gnoju wyciągać od krów, także no, jest tego sprzętu jeszcze trochę potrzebne. No ale myślę, że wszystko sobie z czasem skompletujemy. Podstawowe, najbardziej potrzebne rzeczy myślę, że są, więc to jest podstawą do tego, żeby zacząć sobie fajnie grać. Może za jakiś czas właśnie tutaj na polskiej wsi na multiplayerze sobie pogram. Bo jest już taki plan i jest może osoba odpowiednia. Więc no zobaczymy, jak to się potoczy, kwestia czasu. Tak na razie to będzie kolejny singiel. To powinno wystarczyć do końca. I wtedy pojadę się zasypać. Znowu.
tym ciągnikiem w środku jeszcze nie jechałem. To jeszcze ognie. A wskaźniki? No, działają wskaźniki. Myślałem, że nie. To jedziemy. Spróbujemy trochę z kabiny pograć. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Dym z komina jest bardzo fajny. Fajnie zrobione, że duże obroty i musi kopcić. Tak jest dla mnie jednak wygodniej, to jest trochę lepszy widok jednak. Bardziej można opanować to wszystko. Coś tam źle nie wyszło na tym, na widoku z kabiny. Już na farmie znowu. Dobrze, do tej farmy nie trzeba tak daleko jakoś tam jeździć, żeby to zasypywać wszystko. Czy nie ma tak źle? I ciągniemy dalej. No na szczęście przejechał przez to błoto. Tak, tutaj paskami zrobimy do błota i powinno wystarczyć, wtedy drugi raz już sobie stamtąd zrobię.
Zaczniemy tutaj od błota już. Od razu. Tak, żeby tam się później nic nie musiało, że tak powiem, złego dziać. No i jedziemy. Teraz do samego błota cofniemy. Ja już będę się z nami powoli żegnał. Jeżeli macie jakieś fajne mody właśnie z takiej typowej polskiej wsi, coś do koszenia kukurydzy, jakieś fajne pługi, czy coś do zbierania słomy, bardzo chętnie przysyłajcie w komentarzach linki, będę sprawdzał, będę próbował coś z tym zrobić i używał. A jak na razie dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, komentowania i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!